Kolejny punkt, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2023-2026. Projekt uchwały przedstawi pan Robert Gajda, prezes Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, spółka z o.o. w Kole. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję panie burmistrzu, pani sekretarz, wysoka rado, panie przewodniczący, zaproszeni goście. Chciałem złożyć państwu projekt uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2023-2026 na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2023 roku, pozycja 40 i 572 oraz artykułu 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, dziennik ustaw z 2023 roku, pozycja 537, uchwala się co następuje. Uchwala się wieloletni plan rozwoju modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2023-2026, będący w posiadaniu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Kole, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Koła. Traci moc uchwała nr 36/362/2021 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Tu chciałbym państwu poinformować, dlaczego mamy skrócony ten plan, bo jak widzicie państwo, był do roku 2024. Zmieniło się troszeczkę ustawodawstwo. W tej chwili wszystkie wieloletnie plany rozwoju sieci wodociągowych i kanalizacyjnych musi również muszą zatwierdzić Wody Polskie. My musieliśmy złożyć również taki projekt, tym bardziej, że było kilka zmian, jeżeli chodzi o dodatkowe ulice, niektóre się przesunęły ze względu na COVID, jak i również musieliśmy przedstawić na kolejne lata, dlatego też poza złożeniem projektu pana burmistrza musieliśmy wysłać i z Wodami Polskimi ustalić, jak ma wyglądać ten wieloletni plan. Jest on również niezbędny na przyszłość dla zakładów w celu ustalania taryf, bo negatywna opinia Wód Polskich powodowałaby problem z uzyskaniem nowych taryf na wodę i ścieki. Jeżeli macie państwo jakieś pytania, ja przedstawiłem szczegółową informację na komisji, ale oczywiście jestem do państwa dyspozycji. Dziękuję. Poproszę o opinię Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Pan przewodniczący Piasecki, bardzo proszę. Panie przewodniczący, panowie burmistrzowie, szanowni państwo, opinia jest jednogłośnie pozytywna. Dziękuję. O głos prosiła pani radna Teresa Brzoska, bardzo proszę. Dziękuję. Panie przewodniczący, panowie burmistrzowie, szanowni radni. Ja mam dwa pytania do pana prezesa. Panie prezesie, okazuje się, że choć mamy XXI wiek, to część mieszkańców naszego miasta nie ma dostępu do tak podstawowej rzeczy, jaką jest kanalizacja sanitarna. Chociaż wydawałoby się, że w dzisiejszych czasach powinna być ona raczej powszechna. W wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych, urządzeń kanalizacyjnych na lata 2023-2026 uwzględniono rozbudowę sieci kanalizacyjnej dla nowych obszarów miasta Koła. Między innymi no, długo oczekiwana ulica Zamkowa, Bogumiła za obwodnicą aż do ulicy tam Żytniej. O ile pamiętam, to tam chyba Toruńska, tak. Brzozowa, Łąkowa, tam i wiele, wiele jeszcze tam jest innych. I na pewno jest to bardzo dobra informacja dla mieszkańców tych ulic, którzy, no nie ukrywajmy, wielokrotnie poruszali też ten problem. Ale proszę mi powiedzieć, ile jest jeszcze ulic na terenie miasta Koła, który nie posiada kanalizacji sanitarnej, oprócz tych ulic, które są ujęte w tym wieloletnim planie rozwoju? Znaczy, no tu muszę panią pocieszyć, bo poza tymi wszystkimi, bo mieliśmy ponad 37 na początku mojej kadencji, w tej chwili tylko 3 ulice nie zostały ujęte w tym planie. Z czego ulica Kazimierza Wielkiego i Poniatowskiego nie została ujęta z dwóch powodów. Pierwszy, jeżeli chodzi o Kazimierza Wielkiego, to czekamy na inwestycję gminy Kościelec, która tam ma rozbudowywać sieć i dopiero na podstawie tego będziemy mogli przyłączyć, bo to będzie jeden kolektor, który będzie doprowadzał ścieki do naszej oczyszczalni.
A druga sprawa właśnie leśna od szpitalnej, poniatowskiego, czyli leśna do szpitalnej. Tam sytuacja jest tego typu, że jest inwestor, który jest zainteresowany zabudową, dostał warunki w tej chwili do wybudowania sieci między innymi, bo my powiedzieliśmy, że nie mamy na tą chwilę możliwości. Zgodził się na, w tym wypadku, żeby buduje ją we własnym zakresie, żeby podłączyć to całe osiedle, więc my to już nam jak gdyby z planu schodzi. I jeszcze jest ulica Zachodnia. Tutaj jakby ktoś powiedział, że szewc bez butów chodzi, bo to jest przy oczyszczalni ścieków. Bardzo niedaleko, my tam przeliczaliśmy, sam koszt wybudowania tej całej kanalizacji nie jest aż tak duży, bo tam byłoby około 200 tysięcy złotych, tylko że okazuje się, że te przyłącza, które by były do tych domów, muszą być już po stronie mieszkańców. I mieszkańcy przy przyłączach na poziomie tam 100-150 metrów musieliby dosyć duże koszty ponieść i oni nie są zainteresowani przyłączem się do kanalizy, więc ja też nie mogę ich zmusić, a tym bardziej nie ma sensu wydawać 200 tysięcy na coś, na co ktoś po prostu się nie włączy. A wszystkie pozostałe ulice, mówię, są zawarte w tym planie. Dla mnie to też było bardzo ważną rzeczą, bo oprócz właśnie tej ulicy Zamkowej, to też my strategicznie podchodzimy, bo chciałem, żeby cały obwarzanek naszego miasta mógł korzystać z naszej oczyszczalni. W tej chwili w każdym kierunku, w którym my wychodzimy z kanalizacją, będzie możliwość podłączenia się. Tak, mamy, tak jak było w zeszłym roku, właśnie ulica Klonowa, żeby przejść na gminę Borki. W tym roku doszła też ulica Ślusarska, tam przejdziemy w stronę Ruchenny i gminy wiejskiej koło, bo tam też rozmawialiśmy z panem Rybczyńskim, że on też mówi, dopóki nie będzie informacji, że my będziemy mogli przyjąć te ścieki, no to on niestety nie podejmie się rozbudowy tej swojej kanalizacji. No w tej chwili możemy powiedzieć, sprawdzam, bo my wykonamy tą inwestycję w przyszłym roku. Wszystkie pozostałe tereny też już mają wyprowadzoną. W przyszłym roku też jeszcze, raczej w następnych latach też chcemy przejść na ulicę Żeromskiego za obwodnicą, żeby wspomóc również powiercie, bo większość tych małych gmin ma problemy z utrzymaniem parametrów, a z tego co się orientujemy, to będą one coraz bardziej restrykcyjne. I niestety wiele oczyszczalni nie będzie spełniało, więc dla nas jest to naprawdę duża szansa, żeby pozyskać nowych klientów. Dziękuję panie prezesie za tę informację. I mam jeszcze jedno pytanie, co prawda ono może nie dotyczy wieloletniego planu rozwoju, ale panie prezesie, właśnie wykorzystując pana obecność, chciałabym się zapytać, kto jest odpowiedzialny za czyszczenie odpływów kanalizacji deszczowej w drogach? Chodzi mi szczególnie o takie studzienki, które znajdują się na moście, a szczególnie właśnie ten most tutaj warszawski, dlatego że większość z tych studzienek jest po prostu niemalże całkowicie zasypana piaskiem, chociaż myślę, że należałoby wykonać przegląd tych studzienek w całym mieście. Czy należy to do obowiązków właśnie wodociągów, czy właściciela drogi? Nie, nie. W tym wypadku to do zarządcy drogi. Mieliśmy już taką sytuację nawet 2 lata temu, gdyż była sytuacja, że jeden z zakładów został zalanych przez to, że były studzienki zapchane. My poinformowaliśmy ten zakład, że musi w tym wypadku z roszczeniami wystąpić do powiatowego zarządu dróg, bo to wtedy chodziło o drogę powiatową. No i tak w rzeczywistości jest. My odpowiadamy za kanalizację, nasza kanalizacja jest drożna, ale wszystkie wpusty muszą być czyszczone przez powiatowy zarząd dróg lub w tym wypadku przez miasto, bo również jest zarządcą kilku dróg. Nie oszukujmy się, problem jest z tego typu, że bardzo dużo piasku jest rozsypywanych zimą i niestety nieodpowiednio jest to czyszczone, bo niestety są zapychane te studzienki. Z tego co ja pamiętam, to 2 lata temu było robione czyszczone nawet u nas na naszym właśnie moście przez firmę zewnętrzną, bo wtedy też się zgłosił do nas powiatowy zarząd dróg. My nie mieliśmy jeszcze tak specjalistycznego sprzętu. Musieli wynająć zewnętrzną firmę z Konina, bo z tego co oni mówi, to było około 3000 studzienek do przeczyszczenia. Więc są to ogromne ilości, więc prosiłbym zwrócić uwagę, to przesłać to do powiatowego zarządu dróg. Myślę, że tym się zajmą. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. O głos prosiła pani radna Wanda Obiała. Bardzo proszę. Panie prezesie, ja może jeszcze dopytam, bo na komisji rozmawialiśmy, dopytywałam o finansowanie poszczególnych planowanych zadań, prawda? Tak. Ja chciałam jeszcze dopytać, w pozycji 6 są planowane sposoby finansowania, panie prezesie. Środki własne na 2023 rok jest 2 885 000 i tak poniżej, jak w tej tabeli jest tutaj wykazane. Moje pytanie jest następujące. Druga pozycja jest dotacja, ale preferencyjna pożyczka i punkt 4 preferencyjna pożyczka. Czyli mamy 2 preferencyjne pożyczki. Jedna jest na wysokość 6 192 377 i ostatnia na 850 000. Panie prezesie, proszę mi powiedzieć,
Czy z chwilą, kiedy my podejmiemy ten projekt uchwały, to pan występuje o te pożyczki, czy pan już ma po prostu zagwarantowany? Znaczy tak, jeżeli chodzi o trzecią pozycję, czyli preferencyjna pożyczka z Narodowego Funduszu w nawiasie oczyszczalnia, czyli to jest ciąg dalszy tej inwestycji, bo tak jak wiemy, w tym miesiącu do końca czerwca kończy się inwestycja, tam została zatrzymana kwota 10% całej inwestycji, która będzie musiała być uregulowana po zakończeniu projektu i po pełnym odbiorze. I te pieniądze jak gdyby już są zapewnione i one są do dyspozycji. Pozostałe sprawy to są rzeczy, na które my zamierzamy w przyszłości wziąć, ale nie musimy. Wszystko jest uzależnione od tego, czy będzie odblokowane KPO, bo jak będzie KPO odblokowane, to wiemy, że będziemy mogli liczyć na dotacje. W przypadku, kiedy się okaże, że KPO nie będzie odblokowane, będziemy musieli się wspomóc pożyczką, a byliśmy już właśnie też na rozmowach. Mówiliśmy, jakie mamy plany, jakie mamy koncepcje na rozwój tych poszczególnych ulic. No i mamy zielone światło z Narodowego, że przychylą się do naszego wniosku w razie, kiedy będzie taka potrzeba. Dziękuję. Jeszcze dopytam. W gazetce w miesiącu kwietniu, w gazetce, jaka ukazała się do mieszkańców Głos z Ratusza, panie prezesie, jest również wkładka z Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Zdrowa, czysta woda dla koła i tak dalej różne. Proszę mi powiedzieć, na tą chwilę ile jest zakład zadłużony? To znaczy, jaką ma wysokość kredytu do spłacenia? Przygotowałem się na to, bo słyszałem ostatnio to pytanie. Tak, słyszał pan? Tak. Trochę mnie zdziwiło, bo pani zaproponowała, żebym w gazetce mówił, jakie mam zadłużenie. Raczej tego to nikt nie robił, bo raczej w gazetkach to się chwalimy tym, co nam się udaje. Dobrze. Ale tak, jeżeli chodzi o zadłużenie, to państwo dostajecie co roku w sprawozdaniu i tam są kwoty wyszczególnione, z jakich pożyczek, ale ja sobie pozwoliłem zrobić takie podsumowanie na 30 kwietnia, bo to było akurat zaraz po sesji. I powiem pani tak, że w przypadku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, czyli pożyczka na rozbudowę SUW-u, która była jeszcze zaciągnięta za czasów pana prezesa Klukaczyńskiego, zostało nam na tą chwilę do spłaty 946 983 zł. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, to jest to, o czym wspominaliśmy, na tą chwilę jest wykorzystane 12 133 838. To była podpisana pożyczka przez mojego poprzednika, pana Sobczaka. Ogółem wysokość tej pożyczki to jest 13 423 000. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej zakładowej toruńska, tam co robiliśmy tą z podłączeniem Przokiem, tu jest kwota 2 356 000. Kredyt na zakup samochodu specjalistycznego WUKO 1 370 i leasing na ciągnik 74 932. Razem mamy 16 882 384 zł. Więc jak widzimy, że są to faktycznie niewielkie w stosunku do obrotów, a tym bardziej większość z nich była zaciągnięta już wcześniej, ja dostałem jak gdyby je w spadku, ale nie oszukujmy się, były konieczne do tego, żeby mieć wkład własny w rozbudowę, bo tak jak wspominaliśmy, dotacja z Unii Europejskiej, choćby na rozbudowę oczyszczalni była 29 milionów netto, a my prawie 60 milionów musieliśmy wydatkować, więc wspomagaliśmy się i pożyczką, jak również funduszami zgromadzonymi przez spółkę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. O głos prosił pan radny Marcin Janiak. Bardzo proszę. Dziękuję panie przewodniczący, panowie burmistrzowie, wysoka rado, zaproszeni goście, panie prezesie. No przykro mi, nie mogłem uczestniczyć w komisji, więc a mam tylko jedno pytanie, szczerze mówiąc, bo no, trochę jestem zawiedziony, że w wieloletnim planie rozwoju nie znalazło się zaraz powiem co dokładnie, a kilkukrotnie na ten temat już rozmawialiśmy w poprzednich latach. Chodzi mi o kanalizację sanitarną oraz kanalizację deszczową na skrzyżowaniu ulic Buczka z Kraszewskiego. Tam jak po prostu popada deszcz, no, tworzy się wielka kałuża uniemożliwiająca przechodniom nawet przechodzenie przez ulicę jedną czy drugą. No, fajnie, że jest 24 punktów w tym wieloletnim planie modernizacji łącznie z budową nową, tylko no, tak jak mówię, po prostu mieszkańcy z tego, no wiem, że zgłaszali również to, również nie wiem, czy osobiście panu prezesowi, ale na pewno co ulewa, znaczy ulewa, co deszcz, no mają problemy z przedostawaniem się do posesji i na pewno, bo takie dostaję sygnały, jest to zgłaszane. A czy uspokoję pana, wieloletni plan jest po to, żeby pokazać nowe ulice, nie modernizację starych.
Więc jest to napisane modernizacja, więc... Ale tak wygląda, że po prostu poszczególne inwestycje, które są mniejsze, nie są wpisywane w plan, wynikają z bieżącej działalności, bo tak jak gdyby, choćby jeżeli chodzi o ulicę, a czy o deszczówkę, no to problem w ogóle na tym osiedlu jest taki, że niestety droga jest zaniżona w stosunku do rzędnych naniesionych, jeżeli chodzi o wysokość studzienek, więc w tym wypadku zarządca dróg powinien podnieść tą drogę do takiego poziomu, żeby jednak z tych dróg spływało do tych studzienek, a nie odwrotnie. A w tej chwili my nawet byliśmy z panią Ulą na skrzyżowaniu, pokazywałem, jak wygląda sytuacja. Woda stoi, no ale nie ma jak odpłynąć, bo skoro zgodnie z danymi geodezyjnymi mamy odpowiednio naniesioną naszą studzienkę i ona jest odpowiednio osadzona, a droga się zapadła, no to trzeba po prostu asfalt podnieść, żeby ona mogła spływać. Jeżeli chodzi o ten drugi temat, czyli o to, że wylatuje u mieszkańców, my już w dwóch przypadkach zrobiliśmy coś takiego, rozmawialiśmy z mieszkańcami, bo niestety w większości przypadków problem jest tego typu, że mieszkańcy z kanalizacją deszczową podłączeni są do kanalizacji ściekowej. I w tym wypadku raz, że zwiększa się ciśnienie, dwa, jest to niebezpieczne, dlatego że pod wpływem wysokiego ciśnienia wiadomo, woda sobie, a czy w tym wypadku ścieki znajdują najprostsze odejście. Jeżeli ktoś ma dom podpiwniczony i w piwnicy ma łazienkę, czyli poniżej gruntu, załóżmy 1,20 m, a rura idzie na wysokości metra, no to chcąc nie chcąc będzie wychodziła, więc rozmawialiśmy z tymi mieszkańcami, że tutaj jedyne wyjście to jest takie, że albo zamontować sobie na swoim przyłączu, bo to już jest przyłącze, nie sieć, klapy zaporowe. Taką na przykład te zrobiliśmy na osiedlu tutaj u pani dyrektor, u jednej pani, nie pamiętam w tej chwili nazwiska, ale też było, że z drogi spływało, zrobiliśmy klapę zaporową. O właśnie tak. I w tym wypadku tam już nie ma tego problemu. To samo robimy w tej chwili na Górnej, bo tam też były kamienice, które były zalewane przez kanalizację deszczową, ale spowodowane tym, że była to robiona kanalizacja ogólnospławna. Wszędzie ratunkiem jest ta dodatkowa klapa zaporowa, tylko że to jest koszt też kilku tysięcy złotych i niestety nie wszyscy się na to chcą zdecydować. W przypadku, kiedy to jest na naszej sieci, ja jestem w stanie takie pieniądze wyłożyć i to zrobić, ale w przypadku, kiedy jest to przyłącze, no niestety nie mogę o tym zadecydować, a przyznam szczerze, że prawie z każdą osobą z tej ulicy jestem w kontakcie, czy to osobiście, czy to przez Messengera, bo mówię, często dostaję takie sytuacje, informacje. Ja już też wprowadziłem harmonogram wyjazdów ekipy czyszczącej, żeby oni częściej odwiedzali te tereny, żeby w razie nie było zatorów i żeby te ścieki się nie cofały, ale mówię, tu jedynym wyjściem to jest to, żeby mówię, były te klapy, które będą zabezpieczać, bo mówię, no z fizyką nie wygramy. Jeżeli mówię, jest coś jest poniżej gruntu, poniżej rury, no to niestety zawsze będzie wychodziło. Tak, oczywiście wiemy, że tam są przeciwspadki i tworzy się to, co pan właśnie prezes powiedział. Ale tutaj mówi pan cały czas o kanalizacji sanitarnej, a mi chodzi teraz o kanalizację deszczową, tak? Mm-hmm. Jest pan prezes jakoś w stanie to rozwiązać? A czy tak jak panu mówię, że jeżeli sytuacja jest taka, że kanalizacja deszczowa idzie i ona powinna być niezależna, a mieszkańcy niestety, powiem szczerze, to było, bo my od 2019 roku robimy już zadymiania, co trzeci dom podłączony był z kanalizacją deszczową do kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z prawem jest to łamanie prawa. Ja w każdym takim przypadku powinien złożyć doniesienie do prokuratury o niedbanie o ochronę środowiska, no ale nie o to nam wszystkim chodzi. I my mówię, zadymiamy, no ale też znamy przypadki, że pojechaliśmy na zadymianie, ktoś sobie pianką montażową wziął i zabezpieczył, żeby nie było, nie wychodził dym, a później my wyjeżdżaliśmy, oni tą piankę ściągali, że nadal po prostu kanalizacja deszczowa wpływała do kanalizacji ściekowej. I tu jest właśnie ten problem. Jest coraz lepiej, bo my nawet patrzymy po przepływach ścieków, to ponad 20% już mamy mniej napływów podczas deszczu niż było kiedyś, ale niestety to jeszcze jest mnóstwo takich przypadków, gdzie tak to wygląda. Staramy się, każdy, jak wiecie państwo, 50 km mamy deszczówki i 50 km kanalizacji, no to mówię, jest co robić i no każdy, mówię, przypadek traktujemy indywidualnie. Ja uważam, mówię, no tutaj były błędy konstrukcyjne, jeżeli chodzi o osiedle, to o którym pan wspomina, to właśnie z tymi przeciwspadkami, tutaj wystarczyłoby zrobić przepompownię, tłocznie i byłoby z głowy. Dlatego pytam się właśnie o kanalizację deszczową. Znowu pan prezes opowiadając wrócił do ściekowej. Rozumiem. Czy planuje pan taką przepompownię ewentualnie zrobić i no i kiedy, tak? No bo szczerze mówiąc to najbardziej interesuje mieszkańców. A czy tak w przypadku, kiedy byśmy się zdecydowali choćby na taką przepompownię, to musimy pobudować całą nową nitkę kanalizacji ściekowej? Bo ja rozumiem, że tam nie wchodzi w grę podniesienie ulicy i tak dalej, no bo to trzeba byłoby nowe drogi robić, a nie dokładnie o to chodzi, tak. Więc... A sama sytuacja
sytuację z kanalizacją. Byśmy musieli po prostu przeorać całą drogę, bo całe kanalizacje tam idą w środku drogi, więc samo zajęcie pasa to są tak horrendalne pieniądze, że myślę, raczej byśmy mieli problem, więc łatwiej byłoby wziąć, zdecydować się, poprowadzić nową nitkę i to właśnie nie w pasie drogowym, tylko w działkach mieszkańców. I najprawdopodobniej trzeba będzie pomyśleć w ten sposób, żeby to zrobić. No nie oszukujmy się na tą chwilę, no, zgodnie z tą dyrektywą, bo musimy brać pod uwagę, że od 2026 roku miasto będzie płaciło kary, jeżeli nie będziemy mieli skanalizowania na poziomie 98%. Więc w tym wypadku ja staram się wszelkimi siłami, żeby jak najszybciej dojść do tego poziomu 98%, co spowoduje, że miasto nie będzie płaciło kar, a dzięki temu ja będę mógł wtedy się wziąć za te zaległości. Ja wiem, że to jest odległy jak gdyby czas dla mieszkańców, ale zdajemy sobie sprawę to, co mówiła pani Teresa, że są osiedla, gdzie w ogóle ludzie nie mają kanalizacji od kilkudziesięciu lat i staramy się w pierwszej kolejności tym zająć, chociaż mówię, pojedyncze studzienki będziemy się starać, ja na pewno będę prosił, nawet zapraszam, mówię, moglibyśmy się spotkać, porozmawiać na temat tej studzienki, z której strony jest najgorzej i w tym wypadku na danej studzience ogólnospławnej my weźmiemy, zamontujemy te klapy, żeby któryś tam już mieszkańców odciążyć. Dziękuję panie prezesie, ale ja wiem, że to nie jest, szczerze mówiąc, zaniedbanie z pana strony, ja wcale tak nie mówię, bo to się dzieje już od, raczej nawet i prędzej, jak pamiętam, pana prezesa Kluczyńskiego, Sobczaka, teraz pana, no i mieszkańcy tamci cały czas po prostu na to czekają i teraz dowiadują się, że no niestety do końca 2026 roku nie zostało to zaplanowane i nie zostanie wykonane. Tak? Znaczy to jest wersja pesymistyczna, ja mówię, mam nadzieję, bo tak mieliśmy, jak widzicie państwo, nawet ten plan 2021-2024, no tam było tam ileś tych ulic, a między innymi okazało się, że zrobiliśmy jeszcze kilka dodatkowych, bo raz, że były wolne środki, dwa na przykład miasto szykowało na nowy asfalt czy kostkę, więc też się decydowaliśmy, więc nie jest to wszystko wykluczone. Wszystko jest też uzależnione od sytuacji ekonomicznej, jaka w tej chwili. Ostatnie pytanie, panie prezesie, tak? Bo widzę, to jest budowa pompowni wody akurat, to jest tak, ale nie tak. Deszczówki, to jest, mamy kwotę 20 tysięcy. Jaki to jest rząd pieniędzy po budowanie takiej pompowni? Czy tak, jeżeli chodzi o kanalizacji deszczowej oczywiście. Aha, dobrze, to już panu mówię. Bo tak, jeżeli chodzi o tą pompownię, o której mówimy, to jest stricte pod bloki na ulicy Zdrowienianej. I tam jest problem z ciśnieniem, musimy podnieść to. A tu w tym wypadku, o której pan mówi, to jest normalna tłocznia. To jest koszt około 500 000 zł. Więc są to niemałe pieniądze w tym wypadku. No ale mówię, jeżeli mówię, będzie odblokowane, bo wiemy, że w następnej perspektywie są przewidziane dosyć duże środki na dalszą kanalizację, no to nie ukrywam, że będziemy na pewno o nie zabiegać. W tej chwili też zabiegamy o dodatkowe środki w Urzędzie Marszałkowskim, choćby na przycisk pod Wartą są złożone w tej chwili dokumenty, interpelacje, czekamy na decyzję Szanownej Rady Urzędu Marszałkowskiego, no i mam nadzieję, że to nam się uda. Jeżeli tam by nam się zwolniły te środki, to wtedy ja znowu mogę wziąć i je wykorzystać gdzieś indziej. Oczywiście będziemy się przypominać. Oczywiście, tak jest. Dziękuję panie prezesie. Dziękuję również. Panie przewodniczący. Dziękuję. O głos prosił pan radny Adrian Król. Dziękuję. Szanowni państwo, ja mam troszkę prośbę do państwa radnych o skupienie z uwagi na to, że sesja jest nagrywana i są pewne, mogą być nieścisłości później w protokołach, bo kolega przewodniczący Michał Piasecki powiedział, że opinia jest jednogłośnie pozytywna. Mam przed sobą wyniki głosowania z komisji, w której uczestniczyłem. Są 3 głosy za, 1 wstrzymujący się i akurat no, to jest wstrzymujący się kolegi Marcina Janiaka, który powiedział, że go nie było na komisji, więc no drodzy państwo, naprawdę proszę o skupienie i o powagę, no bo mówię, sesja jest nagrywana, później są protokoły z komisji z sesji i żeby tutaj no, nie było rozbieżności, a żeby to wszystko było spójne. Dziękuję. Jeżeli mogę uprzedzić, akurat pana Marcina nie było na tym, kiedy ja się wypowiadałem, więc ja myślę, że on mówił o tym, a nie o całym głosowaniu już na końcu. Dziękuję. Tak, ad vocem, tak pan Marcin. Tak jest, dziękuję panie prezesie. Oczywiście jakby kolega Adrian też się nie spóźnił, to by też wiedział, że mnie nie było na komisji wtedy, kiedy pan prezes wypowiadał się. Dlatego było wstrzymanie z mojej strony, bo nie mogłem zadać akurat pytania i uściślić tego, co przed chwilą zadawałem. Tak, tak? I panie, tak. Proszę o powagę pana Adriana radnego. Tak, dziękuję. Dobrze, dziękuję szanowni państwo. Ja. O głos prosiła pani
Radna Urszula Pękarz, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Ja właśnie szczegółowo, dokładnie i przytomnie w nawiązaniu do wypowiedzi właśnie Marcina jeszcze wrócę do tej skrzyżowania ulicy Buczka Skraszewskiego, tak? Czy tam może, czy prowadziliście Państwo pracę, badaliście, dlaczego ta woda jest, bo tak jak na 3 maja i Kraszewskiego, to już znam, bo z panem prezesem byliśmy i byli pracownicy. Jak tam wygląda, na czym ten problem konkretnie, według wiedzy pana? A czyli tak, bo mówię, tam wiem, że... Nie, tam były dwie osoby, które się do nas zgłaszały, że mają ciągły problem z zalewaniem, łącznie ze zdjęciami wszystkim, no i się okazało, pojechała ekipa. Tak. Mamy protokół z tego spotkania i wyraźnie zaznaczyliśmy, że w jednym przypadku sytuacja była tego typu, że na dole ktoś w piwnicy ma łazienkę i niestety tam wybija, no i tam będzie wybijało, jeżeli nie będzie tej klapy zwrotnej. W drugim przypadku sytuacja jest podobna, tam akurat nie ma podpiwniczenia, ale również kanalizacja podłączona, deszczowa była podłączona pod ścieki. Więc w tym wypadku trzeba po prostu wziąć, zmienić to ustawienie, więc tylko wszystko kwestia jest po stronie tych osób. Ja co tak mu obiecywałem, że mówię zapewnie, że moi pracownicy będą zgodnie z harmonogramem, tutaj pan Adrian może też na ten temat coś wspomnieć, bo on przygotowuje harmonogramy wyjazdów tych samochodów specjalistycznych i oni tam często przyjeżdżają i po prostu czyszczą te kanalizacje. Czyli w tym jednym przypadku zastosowanie tej klapy zaporowej dokładnie czy zwrotnej tak rozwiązałoby ten problem tej wody i w tej, drugiej tak samo. I w tej drugiej tak dokładnie samo, tak? Czy wtedy mieszkańcy mogą się do państwa, jak to, bo to mieszkaniec tak, sam ma wykonać? My możemy wykonać, to nie ma problemu, normalnie na usługę możemy ja wiem, że odpłatnie. Oczywiście, tak jest. Że tak. Koszty też mieszkańców uprzedzamy, bo u nas nie ma, że dogadamy się, tylko mieszkaniec przyjeżdża, dowiaduje się, jaki będzie tego koszt, na co może liczyć. Oczywiście później jest gwarancja, wszystko, więc mówimy to Państwo wszystko zapewniamy. Tą usługę wykonacie, tak? Tak, dokładnie tak. Teraz jeszcze wracam do tej skrzyżowania właśnie 3 maja z ulicą Kraszewskiego. No chyba nadziei na podwyższenie, bo to podwyższenie chodzi tego terenu, pewnie większej nie ma, bo w ogóle chociaż 3 maja prosi się i wymaga remontu, no ale to już jest kwestia powiatu. Na to wpływu nie mamy. I teraz czy ta przepompownia, o której tu mówiliście panowie, gdyby tam była pobudowana, czy 3 maja też mogłaby? Nie. Tylko znaczy, bo do tu jest tych... sytuacja tego typu, że normalnie grunt powinien być równo. Droga jest zapadnięta, studzienka jest wyżej. No więc chcąc, nie chcąc, do góry woda nie napłynie. Dokładnie tak, więc w tym wypadku nawet my się przeglądaliśmy tej drodze, to nie trzeba na całej długości, tylko jest po prostu moment tam na środku, jest zaniżone, więc tam przy wystarczy. Przy końcu 3 maja, gdzie ta woda staje, tam do tych kilku posesji. Szanowni Państwo, ja przepraszam. Czy takie tematy techniczne byśmy mogli na komisję... Panie przewodniczący, ja rzadko naprawdę zabieram głos, jeżeli już w tym temacie jestem. Ja chyba nie zanudzam na sesji. Dziękuję panie prezesie. Dziękuję. Ja tylko apeluję, żeby takie tematy techniczne już na komisję przerzucić, bo spotkaliśmy się dzisiaj przy innym projekcie uchwały. Możemy porozmawiać sobie na temat 24 punktów, które pan prezes zaproponował, jeżeli chodzi o inwestycje, a takie kałuże po deszczu, to myślę, że na komisję pan prezes się stawi i chętnie podpowiada. O głos prosiła pani radna Ewa Lewicka. Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo, ja mam pytania do wypowiedzi, które pan udzielił. Może one nie są szczegółowo omówione w przedłożonym projekcie uchwały. Czy są to 3 pytania. Czy pan posiada harmonogram nadzoru nad siecią kanalizacyjną, bo usłyszeliśmy tu kilkakrotnie, że no niewłaściwe jest podłączenie sieci kanalizacyjnej w sieć tą tak sanitarną. Czy robi to pan zgodnie z jakimś harmonogramem, że mieszkańcy po prostu powinni dopełnić swoich formalności, czy tylko wtedy, kiedy odbywa się jakaś modernizacja? Dlaczego pytam? Bo proszę państwa, rzeczywiście wtedy, kiedy była budowana ulica Stafa, to były na naszej tej części nowej osiedla i się okazało, że no, każdy mieszkaniec dokonał właściwego sprostowania. Stąd potem może te zalewania, o których tu, przepraszam, nie chcę już dalej
takich słów określać. Mam pytanie, czy taki harmonogram pan prezes posiada i będę miała następne? Dobrze, raczej tak, jeżeli chodzi o kontrolę, bo tu przede wszystkim chodzi o to zamydlenie, nie mówimy mieszkańcom, kiedy to robimy, no bo mówię, bo ilość pianek montażowych by schodziła bardzo szybko, więc wolimy raczej mieszkańców zaskakiwać, na których to będą ulicach, ale nie oszukujmy się, w tej chwili mamy zrobione około 70% naszego miasta, które już mamy sprawdzone i wygląda to w ten sposób, że jeżeli stwierdzimy takie nieprawidłowości, mieszkaniec jest zapraszany do sprostowania, po tym informujemy go o tym, dostaje 2 tygodnie na usunięcie danej sytuacji, chyba że są sytuacje nadzwyczajne, bo czasami takie, że ktoś jest za granicą i na przykład sobie prosi o wydłużenie terminu, no to znowu spotykamy się po miesiącu, jedziemy na kontrolę, sprawdzamy, czy rzeczywiście zostało to wykonane, a czy zostało, czy dym się nie wydostaje, no bo wiadomo, że jest to wszystko pod ziemią, nie jesteśmy w stanie jak gdyby na to wpłynąć, no ale w większości przypadków jest to zrobione, tylko że mówię, my się też dowiedzieliśmy, że niektórzy się naśmiewają, że przyjechali pracownicy, oni piankę dali, oni odjechali, my wyczyściliśmy i nikt sobie nie zdaje z tego sprawy, że w ten sposób szkodzimy pozostałym mieszkańcom tego miasta. Drugie pytanie, dziękuję za wcześniejszą informację, że to już jest 70% oceny tej tak. Długiej, 50 kilometrów z tego co pan dokładnie mówi, tak. Z tej nitki sieci kanalizacyjnej. Na chyba na poprzednim posiedzeniu, chyba w miesiącu w sierpniu, kiedy pan przedkładał informację, też przedmiotem były studzienki. Tak. Te studzienki, tak jak tutaj poruszyła też pani Teresa, radna pani Teresa Brzoska, są no, przedmiotem dużo różnych pytań mieszkańców i problemów w okresie tym szczególnie letnim i tym burzowym. Czy też jest prowadzony taki harmonogram? Ile tych studzienek, niech pan przypomni? Czyli tak wspomniałem, jeżeli chodzi o studzienki, to mówię właściciele, zarządcy dróg to wiedzą, ale ogółem z tego, co na przykład do nas powiat wystąpił, bo złożyli nam propozycję, żebyśmy wyczyścili, to od nich było ponad 3000 studzienek. A w mieście ile w naszym w mieście nadzorze? Spodziewam się, że to będzie gdzieś 1/3 tego, bo nie więcej, czyli koło 1000. Czy te studzienki są kontrolowane jakoś sukcesywnie, czy tylko wtedy, kiedy są interwencje? A czy powiem tak, że za każdym razem, jeżeli my czyścimy ogółem naszą kanalizację, to otwieramy taką studzienkę, tu już nie czekamy na zarządcę, tylko sami czyścimy ją, ale w tym wypadku jest to w sytuacji tylko i wtedy, kiedy czyścimy całą długość, a biorąc pod uwagę ten nowy nasz sprzęt specjalistyczny, my możemy jednorazowo wyczyścić 100 metrów takiej kanalizacji deszczowej. Co powoduje, że nie musimy każdej studzienki odkrywać, tylko w jednej wchodzimy, w jedną i w drugą stronę, to już mamy 200 metrów zrobione, a mówię, no zarządca powinien się starać o to, żeby wyczyścić te studzienki. Czyli też pan prezes posiada tak, grupę tak. pracowników, dokładnie harmonogram, tak. Czyli mamy się nie obawiać w tych miesiącach letnich burzowych, bo w każdej części miasta mamy takie, tak jak tutaj pani Pęka, czy u nas na Konarskiego, mimo różnych już napraw, modernizacji, są zdarzenia, że właśnie jest niedrożność włocławska, prawda? A czy właśnie a propos włocławskiej i powstańców, to bym chciał powiedzieć, bo tu też trzeba brać pod uwagę, że problem jest przepustowości rury. Bo wiadomo, wtedy w tej chwili wszędzie jest modne, że zakładamy wszędzie kostkę brukową, co powoduje, że nie ma gdzie ta woda wsiąkać w naturalne złoża, więc w tym wypadku to wszystko spływa i dopóki na przykład nie było ulicy Nagórnej zrobionej, my się cieszyliśmy, bo nie zalewało naszej części, tam niestety no, na Górnej pływali, ale w tej chwili ta cała woda wpływa do tej samej kanalizacji, a to nie było kiedyś w przeszłości przewidziane. I mamy tam rurę 300, która ma przyjmować wody, która powinna płynąć 500. I co mamy? Mamy tą samą sytuację, co mamy w wannie, czyli napełniamy wannę, jak wyjmiemy korek, to wszystko nie zniknie od razu, sukcesywnie zniknie, mimo to, że ona jest drożna, ale to potrwa chwilę. I tak mieliśmy nawet właśnie na ulicy Włocławskiej, że byliśmy świeżo po wyremontowaniu, po przeczyszczeniu, a mimo wszystko przez jeszcze parę minut woda była wysoka, później zeszła po ulewnych deszczach. I trzecie, dziękuję. Trzecie pytanie dotyczy ulicy Poniatowskiego i szpitala. Tak. Bo jakość wody w szpitalu jest prawidłowa, ale tu szczegółowo pan napisał w tym planie modernizacyjnym, że będzie jakieś inne rozwiązanie. Tak. Czyli tu tak, nie chodzi tyle o jakość wody, co chodzi tu o ciśnienie. Problem jest tego typu, że tam niestety hydranty, bo w tej chwili tam też i te inne jednostki, które są na terenie szpitala, choćby laboratorium, one wszystkie pozostałe korzystają z tego samego ujęcia wody co szpital, co powoduje, że to ciśnienie jest niższe. Problem będzie, kiedy nie daj Boże, by się zapaliło i trzeba będzie gasić, wtedy przy tym ciśnieniu, co jest, może się okazać, że jest ono niewystarczające. My złożyliśmy propozycję jeszcze poprzedniej pani dyrektor o tym, żebyśmy chcieli przejść przez teren szpitala, bo byłoby to raz, że najwygodniejsze. Dwa, od razu byśmy przeszli przez te hydranty, byśmy te hydranty wymienili.
ale okazało się, że oprócz tych naszych mediów tam jest mnóstwo pozostałych i nie dostaliśmy zgody ani od powiatu, ani od szpitala, żeby przechodzić przez teren szpitala i musieliśmy znaleźć nowe obejście i w tym wypadku nie tyle zmienimy sieć dla szpitala, ale dla tych te pozostałe punkty podłączymy do tej nowej sieci, co spowoduje, że wzrośnie ciśnienie na szpitalu i wtedy będą wszystkie warunki spełnione. Sam mi też nasunął pan pytanie, słowo hydranty. A jak jest z hydrantami? Czy są też nadzorowane? Oj tak, tutaj tak. Tutaj jeżeli chodzi o to... są wymienione? Znaczy, wymieniać to nie musimy wszystkich, bo to też są potężne koszta, ale przede wszystkim te, co widzimy, że tracą swoją wydajność, bo my też oprócz tego, bo mnóstwo mieszkańców, mnóstwo firm, które mają w danej okolicy, zwracają się do nas o badanie hydrantów, no to te wszystkie pozostałe my sami od siebie badamy, żeby też mieć to po prostu zapewnienie. To niby nie jest w gestii wodociągów, tylko to jest w gestii miasta, ale my po prostu przyjęliśmy to zadanie. No i my te wszystkie hydranty, mówię, obsługujemy średnio tak około 10-12, maksymalnie wymieniamy w ciągu roku, ale to też nie spowodowane tym, że brakiem kosztów, tylko że stwierdziliśmy, że dopóki coś działa i ma te parametry, nie ma sensu tego wymieniać. To pytam tylko, czy miejsce, gdzie jest, no bo macie to mapowanie, tak, tak, pewno. Czy kontrola jest tych, czy one są widoczne, czy są dobrze oznakowane? Zaraz się powiem tak, my w ogóle zmieniliśmy w tej chwili system, bo z zeszłego roku, przed tym mieliśmy z jednej firmy, nie będę mówił, żeby nie reklamować lub w tym wypadku nie zniechęcać. Mamy teraz drugą firmę, która spowodowała, że oprócz tego, że mamy naniesione te hydranty, pokazane w którym są miejscu, to oprócz tego mamy pełną specyfikację, kiedy była wymiana robiona, kiedy było robione badanie, jakie śruby zostały zastosowane, jakie części wymienione, więc możemy wrócić do danej roboty, nawet do tego, która brygada w danym dniu to wymieniała. Więc w tej chwili mamy już pełną automatykę i co na pewno nam ułatwia, bo nawet jak są w tej chwili awarie, czy nawet w jakichś przyłączach, to możemy wejść, jeżeli to już było za danych czasów, wchodzimy w daną informację, wiemy z jakiej firmy była zamontowana zasuwa, jakie śruby zostały zamontowane, jakie uszczelki, wszystko wiemy. Czyli mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie w przypadku pożarów czy tak, innych zdarzeń. Dziękuję, nie mam więcej pytań. Dziękuję. O głos prosiła pani radna Halina Musiałek. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Moja koleżanka Ewa już zabrała mi część tych pytań, ale jeszcze chciałam dopytać o te drogi, które należą bezpośrednio do miasta. Tak. Czy prowadzona jest jakaś, czy pan prowadzi jakiś rejestr czyszczenia tych studzianek kanalizacyjnych? Czyli znaczy, tak mówię, my możemy robić, jeżeli miasto by nam zleciło, no to w tym wypadku my wykonujemy takie, a te, co my czyścimy, to wynikają z czyszczenia kanalizacji ogólnej. Czyli jeżeli na przykład my wchodzimy na danej studzience, czy to jest miejska, czy to jest powiatowa i my ją otwieramy po to, żeby wyczyścić, no to wiadomo, że my już ją czyścimy i tego nawet nie uwzględniamy, ani nie przekazujemy powiatowi, że ma za to nam zapłacić, ani miastu, tylko my wchodzimy, czyścimy. Wszystkie pozostałe robimy tylko i wyłącznie na zlecenie, kiedy jest taka potrzeba i są zgłoszenia, czyli to, co mówi pani Terenia, jeżeli ktoś na przykład zauważy, że ulica zielona jest zapchana, studzienka taka i taka, zgłosi to, my informujemy miasto, miasto nam wysyła zlecenie, my wtedy to robimy. Dobrze, to panie prezesie, bym prosiła o zainteresowanie ulicą Powstańców Śląskich. Dobrze. Bo te studzienki na pewno nie były czyszczone, jest ich tam sporo na całej długości ulicy i naprawdę wymagają przeczyszczenia. Dobrze. Bo po deszczu, nie ma już długo deszczu, ale po deszczu tam jest naprawdę... Ja tylko żałuję, że pani radna akurat musiała czekać na sesję, żeby to powiedzieć panu prezesowi, bo to można było, sądzę, zgłosić, a nie przy... Panie przewodniczący, skoro inni mogą zgłaszać, ja też akurat dzisiaj... Szanowni państwo, też już apeluję, żebyśmy naprawdę takie, albo w formie interpelacji do pana burmistrza, czy przy spółki... Zapytałam tylko o studzienki miejskie, panie przewodniczący. Chciałam jeszcze zapytać pana o realizację kanalizacji na ulicy Toruńskiej. Czy cała ulica Toruńska już jest skanalizowana, czy nie, jeszcze są odcinki... Tak jeszcze nie ma, tak? Tam nawet w tym wieloletnim planie macie drugi odcinek, który będzie już od części tej mleczarni aż do ulicy Wiejskiej. Ona jeszcze nie była skanalizowana. Dokładnie. Cały czas mówiono, że tam nie można zrobić, bo pod górkę nie popłynie, no ale tam w tym wypadku ja stwierdziłem, że zrobimy tłocznię na dole, czyli w tym wypadku kanalizacja będzie musiała się składać z dwóch rur. Jedna będzie grawitacyjna, spływała do ulicy Wiejskiej, a później będzie zatłaczana z powrotem do góry. Bo były propozycje też takie, że mieszkańcy mogą się z tej części podłączać, bo w stronę Dzieraw idzie nasz główny kolektor. Tylko, że tam są odległości rzędu 150 metrów od mieszkańców, więc nikt nie był
był zainteresowany tym, ja się nie dziwię. Tak, właśnie to, co pan mówi, ten odcinek nie ma kanalizacji, też czekają, bo tak jak pan mówi, on idzie jakby w tych łąkach tam z tyłu, gdzie jest bardzo daleko oddzielony, oddalony. Też to wzięliśmy właśnie pod uwagę. Ale właśnie, czy są jakieś plany zrobienia tego odcinka? Bo to byłby wtedy jeden ten odcinek, tak? Nie powiem. Jest ulica od Towarowej do ulicy Wiejskiej, to mamy punkt 20. Po obu stronach oczywiście, nie? Tak, tak. I to byśmy mieli w roku 2024, będzie już, czyli w przyszłym roku będzie już projekt. 25 będzie realizacja. A proszę mi powiedzieć, bo wtedy, jeżeli wy poprowadzicie główną kanalizację i te osoby, które się będą przyłączały, one będą partycypowały w kosztach, które będą mieli wyliczone i pokazane, ile to będzie kosztowało, tak? Oni mogą skorzystać z naszych usług lub zewnętrznej firmy, bo tak jak na przykład w tej chwili robimy tą część Toruńskiej od ulicy Zakładowej w stronę, znaczy od ulicy Zachodniej, tak, możemy w stronę Ślusarskiej, no to ludzie sami się zdecydują, zbierają oferty, część korzysta z naszych usług, część z innych firm zewnętrznych. No nie ukrywam, że mówię, ja jestem zadowolony, bo te największe zakłady, które były na tej ulicy, nie miały. Obawiałem się, że nie będą chciały się podłączyć, bo miały tam wspaniałe podoczyszczalnie ścieków, ale stwierdziły, że jednak utrzymanie tych podoczyszczalni jest tak drogie, że lepiej faktycznie skorzystać z naszej. Nawet w tej chwili nasza spółka dla jednego z tych wielkich zakładów robi taką potężną inwestycję za kilkaset tysięcy złotych. No to chciałam zapytać przy okazji, bo mówi pan o tym odcinku do Wiejskiej, a ten nowy Brico, on ma swoją własną, czy też... Wtedy podłączyłby się do kanalizacji. Przyznam szczerze, nie znam tematu, ale rozpoznam i dam pani znać. Tak z ciekawości tego. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Ponownie pani radna Wanda Biała, bardzo proszę. Tak, dziękuję. Proszę państwa, dokonam korekty mojej wypowiedzi, ponieważ wyraziłam się, że gazetka Wieści z Ratusza. Bardzo przepraszam, Wieści z Ratusza to były i pewnie mi utkwiły tak w pamięci, teraz jest Głos z Ratusza. I jeszcze dopowiem tylko, no tak, Głos Ratusza, nie ma pana burmistrza, no jak mogłam pomylić, Wieści, dobrze. Cały czas pani żyje tamtą kadencją. Nie, żyję tu, dzisiaj i teraz, także przepraszam, Głos z Ratusza. Proszę państwa, panie prezesie, bo pan powiedział, że może niestosowna byłaby kwota inwestycji, czy zadania inwestycyjnego w takiej gazetce, ale nie ukrywajmy, że... Znaczy nie, o inwestycjach my już piszemy o kwotach. Jak dana inwestycja, to mówimy, jaka jest kwota. Nie. Tylko, że nie mówię o całym zadłużeniu spółki, no bo mówię, że my chcemy się pochwalić, jak się rozwinęliśmy, to nie będę pisał, że mam tyle kryzysów. Ja zadałam pytanie, no zadłużenie miałam na myśli, dobrze, ale mówię, jeżeli nawet kwoty by były tam zadań inwestycyjnych wyszczególnione, to myślę, że to nie byłoby jak najbardziej zadane, tak. Z uwagi na to, że pan burmistrz też, kwota, koszt ulicy. Tak, dokładnie tak, czyli w poszczególnych inwestycjach jak najbardziej, ale jak pani by pośledziła choćby naszą stronę internetową czy Facebooka, to my przy każdej inwestycji opisujemy, nawet jak kupowaliśmy ten samochód specjalistyczny. Panie prezesie, chodziło mi tylko o Głos z Ratusza. Facebooka dobrze. Nie śledzę, bo nie mam i mieć nie będę. I powiem tak, moje zapytanie było wynikiem gros zapytań mieszkańców 4 dobrze. Kwietnia, kiedy ta gazetka ukazała się w skrzynkach mieszkańców. Dziękuję. Momencik, przepraszam. Czy to były pytania odnośnie projektu uchwały? Nie było, dziękuję. A ja szybciutko i podziękowałam. Dziękuję. Dobrze. I tak każdy właśnie będzie dziękował i będziemy mówić nie na temat. O głos prosił pan radny Tomczyk Jarosław. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, panowie burmistrzowie, Wysoka Rado, drodzy mieszkańcy. Panie prezesie, w związku z planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych tutaj macie między innymi na 2023-2026, no zresztą już tutaj pani Ewa mówiła, modernizację i tak dalej, wymiana między innymi modernizacja studzienek, wymiana włazów studzienek. Nie wiem, może się mylę, pan prezes nie poprawi, bo chodzi mi o coś takiego, że te mniejsze włazy z tych studzienek, one są gdzieś tak, ja wiem, 15-20 centymetrów, o te takie mniejsze mi chodzi i to są włazy studzienek rewizyjnych, dobrze ja mówię, to jest coś takiego? Znaczy tak, te mniejsze włazy, które są, to dotyczą przeważnie kanalizacji deszczowej. Deszczowej i teraz te włazy, one często są popękane w połowie, wymiana też ich dotyczy? Ale to w tym wypadku, jeżeli są to od kanalizacji deszczowej, to w tym wypadku zarządca dróg. A to zarządca dróg, no właśnie się dowiedzieć, kto kiedy za nie... są to nasze władze, to przyznam szczerze, że dyrektor powiatowego zarządu dróg jest tak skrupulatny, że każde niedociągnięcie od razu nam zgłasza ze zdjęciami. Aha. Staramy się w ciągu 2-3 tygodni to usuwać, bo wiemy, jakie to stwarza niebezpieczeństwo dla kierowców. Czyli jeżeli ona jest pęknięta na pół, to ona już powinna być do wymiany. Dokładnie tak.
Dziękuję bardzo. W zależności od tego, kto jest tutaj zarządcą. Odpowiedzialny za to i zarządcą. A teraz w związku z tym jeszcze takie drugie pytanie, ponieważ podczas swoich napraw, które wykonujecie bardzo często, no, widać was praktycznie wszędzie, w każdym miejscu. Pozytywnie zmieniacie się dla nas, jak to głosicie, ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że w tym XXI wieku sytuacja, która miała miejsce, pan prezes zresztą wie, bo rozmawialiśmy, to był gdzieś tak luty, początek wiosny, chodziło mi między innymi, tam był odcinek sieci kanalizacyjnej, który robiliście na Powstania Warszawskiego. Tak, tak. To rozmawialiśmy, tak? I tam była taka kwestia, że te odcinki, które naprawiacie, zasypujecie lafirem. Tym gruzem utwardzającym, tak? Tak, dokładnie tak. No właśnie. Ale w takich miejscach, gdzie to są skrzyżowania ulic, to wiadomo, że ruch jest bardzo duży, intensywny, niesamowity i praktycznie takie utwardzenie to jest ile daje? Dwa dni. Zgadza się. Dwa dni i po prostu przy deszczu tworzą się niesamowite dziury. W związku z tym mam pytanie. No, dziękuję bardzo, bo za każdym razem jak dzwoniłem, faktycznie przyjeżdżaliście, zasypywaliście ten gruz, tylko no, to była taka po prostu bezsensowna, sensowa praca, bo tak. Wy przyjeżdżacie, zasypujecie ten gruz, mieszkańcy się niepokoją, się denerwują, bo jeżdżą, tak, wożą dzieciaki. Tych kamyków pełno gdzieś tam jest na tych skrzyżowaniach porozrzucanych. Przejazdy są no, niebezpieczne, bo już tak powiem, tak? I znowu co? Ktoś tam dzwoni, wy przyjeżdżacie, robicie, prawda, i tak dalej. Czekamy w tym momencie, aż faktycznie będzie ten asfalt zrobiony przez PRDM, tak? Tak, PRDM, dokładnie. Tak, tutaj muszę podziękować, bo kiedy faktycznie dzwoniłem, zostało to bardzo dokładnie zrobione, powiem szczerze, nawet do milimetra, gładziutko i tak dalej. Ale do czego zmierzam, panie prezesie? Zmierzam do tego, że zanim to zostanie zrobione, mija faktycznie sporo czasu, nieraz dwa, trzy tygodnie. I w tym momencie tak, kto odpowiada za ewentualne powstałe, nie było czegoś takiego, ale kto odpowiada za ewentualne powstałe jakieś no, niebezpieczeństwo, tak? Czy tak, jeżeli może nastąpić szkody, to w tym wypadku się firmy do nas mogą zgłosić, bo mamy ubezpieczenie OC od takich sytuacji i w tym wypadku już ubezpieczyciel decyduje o tym, jak to zakwalifikować. Tak, ale to wtedy wy jako MZWiK tak, odpowiadacie tak, naszego ubezpieczenia. No właśnie tak, chodziło mi o to. Problem jest tego typu, tak jak właśnie pan wspominał, w przypadku wiosna, lato, jesień nie ma problemu z odtworzeniem asfaltu, chociaż też to czasami się przeciąga, bo wiadomo, PRDM jest firmą prywatną i on w pierwszej kolejności robi te duże inwestycje, na których jest. Tak. Do nas średnio mu się chce przyjeżdżać, bo jak tam jest do zalepienia dziura metr na metr i on ma z tego 500 zł, a gdzieś tam kładzie ileś kilometrów, to on zawsze to odciąga, chociaż powiem szczerze, że jak widzi chyba telefon z wodociągów, to już odkłada, bo ma dosyć, ale w przypadku zimowym, no to niestety prawo budowlane o tym mówi, że nie wolno asfaltu wylewać. Problem jest też tego typu, że żeby nawet wylać taki asfalt, on musi rozgrzać wielki piec. Kiedyś tam on to tłumaczył, że koszt uruchomienia takiego pieca to jest tam około kilkuset tysięcy złotych i on to robi dopiero wtedy, kiedy ma naprawdę dużo robót, żeby to wszystko robić i my się z tym męczymy, przyznam szczerze, bo byśmy by woleli. Nie możemy tego też, bo też mieliśmy pytania, czemu nie zalejemy tego betonem. No byśmy znowu działali niezgodnie ze sztuką budowlaną drogi. Tutaj w tym wypadku znowu powiatowy zarząd dróg by nam zarzucił, że w ten sposób zabezpieczyliśmy. Nie możemy. Jedyną właśnie formą zabezpieczenia jest melafir. Tak pan mówi, w przypadku kiedy jest sucho, jest ok, a jak jest mokro, niestety my jeździmy i non stop uzupełniamy to. Są duże problemy. Właśnie no, tak. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że chcę jeszcze zadać pytanie, czy faktycznie kontrolujecie to, bo mam wrażenie, że wówczas wtedy tej kontroli za bardzo nie było, bo nawet jeżeli dzwoniłem te dwa, trzy razy, przyjeżdżaliście, naprawialiście, ale potem powiem szczerze, mieszkańcy dzwonili do mnie, mówią, proszę pana, biega pan z łopatą po skrzyżowaniu. No biegałem z łopatą, zgarniałem, powiem szczerze, ten żwir, bo było bardzo niebezpiecznie. A w tym momencie przypuszczam, że tej kontroli po prostu nie było, czy faktycznie jest to zasypane, czy nie. A wtedy chyba z miesiąc czasu czekaliśmy za tym. Ja przyznam, że musicie brać pod uwagę jedną rzecz, że pracuje na przykład w tych odtworzeniowych to pracuje brygada czteroosobowa.
A okres zimowy niestety jest taki, że tych awarii jest dużo, bo to raz, że spływa przesunięcia gruntów i oni tych prac mają naprawdę dużo, a nie mamy jak gdyby osobnych takich osób zatrudnionych, które by się tylko i wyłącznie zajmowały tym, żeby gdzieś pojechać i uzupełnić. Dlatego też liczymy na mieszkańców i zawsze apeluję i bardzo dziękuję za ich czujność. Ostatnio też mieliśmy sytuację, że mieszkaniec ulicy Kolejowej zauważył, że ktoś odkręcił hydrant i leciała woda. Bo czasami my opuszczamy, tak mówimy, spuszczamy, jak czyścimy sieć, ale tu okazało się, że ktoś faktycznie odkręcił. No zajechaliśmy, podziękowałem za czujność i mówię, oby więcej takich sytuacji. Bo tak jak mówimy, no jednak jest to 50 km jednej sieci, 52 i 53, to mamy 150 km, gdzie powinniśmy być. To nie jest to łatwe. Panie prezesie, dziękuję bardzo. I również. Dziękuję. O głos prosił ponownie pan radny Adrian Król. Bardzo proszę. Dziękuję. Drodzy państwo, przysłuchuję się tej dyskusji i tutaj podzielam zdanie kolegi przewodniczącego, że faktycznie kwestie no techniczne jakby no nie są związane z tym projektem uchwały i być może warto by w przyszłości no typowo taką komisję zorganizować, poprosić dyrektora technicznego, pracowników merytorycznych, no bo to jest tak naprawdę temat rzeka i bym powiedział dosłownie rzeka. A podam przykład kanalizacji deszczowej na ulicy Bogumiła, która jest odprowadzona przez ulicę Dąbrowskiego do państwa Tylów i dalej przez rów melioracyjny i z powrotem do kanału Teleszyny. No i podam teraz przykład, kiedy są roztopy. Wysoki poziom jest w kanale Teleszyny, woda cofa się do rowu melioracyjnego, a z powrotem ta woda cofa się do wpustów ulicznych i w tym momencie zalewa posesję. I jaki wpływ ma spółka bądź pracownicy na to, żeby udrożnić albo zrobić przepustowość sieci? No, jeżeli to zależy od wysokich wód opadowych albo od roztopów i wysoki jest poziom wody w kanale Teleszyny. No, na to po prostu już wpływu nie mamy. To taki, bo o tym możemy co sesja sobie rozmawiać, bo to jest no jeden z takich przypadków, który zawsze będzie się co roku dział. Inny przykład, podam tylko o kanalizacji sanitarnej jeszcze powiem, taki przykład. W czwartek pracownicy czyszczą sieć na osiedlu, no pan prezes wie o tym doskonale. W piątek jest zgłoszenie, chłopacy wyjmują piłkę od tenisa. I jaki wpływ teraz spółka ma na to, co mieszkaniec i jeszcze nie wiadomo który, bo to z budynku wielorodzinnego wrzuci taki gadżet do kanalizacji. No jeżeli będziemy kanalizację traktować jako śmietnik, no to niestety zatory były, są i będą i na to już no, nikt nie ma na to wpływu. Trzecia kwestia też, o której chciałem powiedzieć, to zmieniły się trochę przepisy w zakresie wywozu nieczystości ciekłych. Spółka rozszerzyła też swoją działalność poprzez uzyskanie pozwoleń na wywóz nieczystości w gminie Osiek, Koło, miasto Koło, gmina Koło i chcę państwu powiedzieć, że są nagminne telefony, bo są kontrole z urzędu gmin. Ludzie notorycznie dzwonią, chcą nagle wywozić szamba. Dobrze. To ja się pytam, gdzie do tej pory wywożone i też to trzeba gdzieś tam absorbować. Dobrze. Tych pracowników dziękuję, na różne usługi. Dziękuję to panu. Wszystko tak w kwestii uzupełnienia tych pytań technicznych. Dziękuję panu radnemu. Szanowni państwo, naprawdę szanujmy swój czas i widzę, że tutaj można powiedzieć, że każdy się uruchamia, jak koleżeństwo mówi, a samemu się nie słyszy siebie, jak się wypowiada. To tylko tyle w tym temacie. Panie prezesie, jeżeli mogę, ale też odnośnie projektu uchwały, żeby też tutaj koleżeństwa nie zanudzać. Tutaj analizując poprzednią uchwałę z obecnym projektem. Do siebie. Myślę, że takie stwierdzenia są odpowiednie w innym. Tak, w innym pomieszczeniu, tak, tutaj jest, można powiedzieć, pomieszczenie neutralne. Jeżeli ktoś by się chciał pomodlić, to wiadomo, jakie instytucje do tego służą. Panie prezesie, analizując pana zestawienia, mam tylko takie dwa pytania, takie techniczne, można powiedzieć. Mieliśmy budowę drugiej nitki rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej pod rzeką Wartą na lata 2021-2023. Teraz to przesuwamy troszkę
Tak. Dalej, z czego to wynika? Znaczy, przede wszystkim problem był z uzyskaniem wszelkich pozwoleń, bo okazało się, że żebyśmy nawet projekt napisali, wykonawca projektu miał na to 9 miesięcy, przyszedł COVID i niestety to wszystko się wydłużyło do 2 lat. Do tego stopnia, że każda z instytucji odpisywała, że ze względu na COVID, ustawę covidową, nie wiedzą, kiedy odpowiedzą. I to się niestety poprzedłużało, łącznie z tym, że my na przykład mieliśmy już wszelkie pozwolenia z powiatu, z miasta, mieliśmy tutaj z tych naszych decyzji, a z tego względu, że pozostałe, czyli RZGW w tym wypadku, WIOŚ, RDOŚ, one decydowały dosyć długo, Urząd Marszałkowski, no to to wszystko się poprzesuwało i okazało się, że obecne nasze pozwolenia już wygasły. Musieliśmy na nowo je wszystkie robić. I to była też ta, jak gdyby jedna z przyczyn. Druga z przyczyn to jest taka, że czekamy na fundusze. Problem był tego typu, że w Urzędzie Marszałkowskim byłem kilkakrotnie u pana marszałka i rozmawiałem. On mówi, dobra, daj mi projekt, będziemy gadać z pozwoleniami. Ja mówię, no dobra, projekt mam, ale nie mam pozwoleń, więc mówi, przyjedziesz, żebyś miał pozwolenia, to dostaniesz. Więc w tej chwili na ten rok jest, zostało wrzucona, nawet dostałem informację od wiceprzewodniczącego Urzędu Marszałkowskiego, że zostały złożone 2 interpelacje naszego miasta o to, żeby przekazać środki. Jedno właśnie to jest na budowę nitki pod rzeką Wartą, drugą to jest na optymalizację sieci całej wodociągowej w naszym mieście i sektorowanie. I jedna i druga ma szansę na sfinansowanie. Nie wiemy, czy w 100%, ale wiem, że została wzięta pod uwagę i ma być uwzględniona w budżecie. Dobrze, dziękuję. Myślę, że to jest tak strategiczna inwestycja, jeżeli chodzi o drogownitkę pod rzeką Wartą, że tutaj by trzeba uruchomić naszych lokalnych parlamentarzystów. Ja przyznam, że ja na pewno, jeżeli dostanę dotację, bo z tego, co też tam jakieś informacje dostanę, no nie będzie szansy na całość finansowania. Też zobaczymy, jak wyłonimy wykonawcę, jakie to będą pieniądze, bo wiadomo, że przetargi rządzą się swoimi prawami, ale nie ukrywam, że będę wtedy występował i do miasta, i do powiatu, i do wszystkich tych, którzy korzystają z tego, żeby jednak wspomogli tą inwestycję. Bo nie oszukujmy się, że jeżeli będziemy mieli powtórzoną czajkę, no to niestety Doliny Warty już takiej nie będzie, jak była do tej pory. Oby nie było powtórzonej czajki, bo wtedy sądzę, że pan będzie pierwszym ofiarą tego. Ale to tak już w formie żartu. I drugie pytanie, panie prezesie, zauważyłem też, że o rok przyspieszyły prace nad 2 zadaniami. To jest budowa sieci kanalizacyjnej przy ulicy, na ulicy Ślusarskiej i na ulicy Zamkowej, bo tak, to mieliśmy na 24, tak. Ale już jest szybciej. Tak. Na 23. Już powiem dlaczego. One wskoczyły jak gdyby do tego planu z jednego powodu. Przede wszystkim przesunęła się nam inwestycja z ulicy Szpitalnej, o której wspominaliśmy, a druga przesunęła nam się inwestycja ulicy Łąkowej, jak tam też pan zauważy. Akurat tak w przypadku Szpitalnej, to już państwu mówiłem, w przypadku ulicy Łąkowej był spór kompetencyjny między ministrem ochrony środowiska a Urzędem Marszałkowskim, kto ma wydać decyzję. Oparło się to o sąd, trwało to 8 miesięcy. Dostaliśmy w zeszłym miesiącu informację, że jednak Urząd Marszałkowski wydaje tą decyzję, nie minister. I w tej chwili mamy tą, ale na nowo, znowu została uruchomiona procedura. Też właśnie złożyliśmy już do miasta, do powiatu i wszystko od początku. I to spowodowało, że to wszystko się przesunęło o rok i mogliśmy w to miejsce wejść z tymi 2 inwestycjami. Dobrze, dziękuję. Już nie mam więcej pytań. Czy państwo radni jeszcze w tym punkcie chcieliby zabrać głos? Nie widzę osób chętnych do zabrania głosu, to przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2023-2026. Proszę oddać głos. Dziękuję. Zamykam głosowanie. Głosowało 19 radnych, 19 osób za. Uchwała została podjęta i nosi numer 65 na 645 na 2023. Dziękuję, panie prezesie. Bardzo dziękuję.